Jeszcze coś za to, że Martin Rakicki z kanału Macie Trener. Czyli ja, a dzisiaj sobie zagramy meczyka w FIFA. U mojego wujka zobaczymy, kto wygra. Nie wiem. Nie będę wiedział, na jakim. Nie mogę wiedzieć, na jakim gram tym poziomie. Czy nowicjuszu, zawodowcu, klasie światowej. No, czy legendarnym. Zobaczymy, nie wiem jak mi mój wujek ustawił. Zobaczymy, kto wygra, ja czy oni. Dobra. Chyba będziemy grać na zawodowcu, coś tak mi się wydaje. Lub nowicjuszu. Nie wiem jak mi ustawił tam, ale dobra. Jeżeli film Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. A teraz muszę sobie... Albo dobra. Znowu karierę menadżera. No tylko czekajcie, czy wznowić, czy nie. Dobra, zagramy szybki mecz. Dobra, będę gospodarami. Nie wiem jak to wymówić. Ja sobie zagram tak FC Barceloną. No i zobaczymy może z Real Madryt. Co wy na to? Albo czekajcie. Kogo by im tu wybrać? Dobra, Real Madryt, najlepszy klub, kto nie wierzy. No, kontra Real Madryt. Umtiti i Bale. Jak myślicie, kto wygra, ja czy Real? Nie będę sprawdzał, na jakim poziomie gram, tylko sobie zrobię tutaj. Gramy na 7-minutowym, to mi powiedział, ale dobra. Vidal za Coutinho. Umtiti dobrze. Semedo może być tutaj, czekajcie. O, Isco sobie włożymy. Zamiast tego... Czekajcie. A za bramkarza jak jest Byry, okej. Sobie weźmy Byry, żeby tu gdzieś jest. Nie ma Byry, nie ma Byry, nie ma Byry. Gdzie jest Byry? A tu jest bramkarz. Isco SP sobie włożymy. Tutaj SP. Isco. No, a kto tutaj jeszcze jest? Sergio Busquets. Czekajcie. Tak i tak. I zobaczymy sobie jaką równowaga taka. Dobra, zdecydowanie Vidal. A Isco jakie ma? Nie, Isco jakie ma cel? Nie, dobra, on jest dobry. Więc lecimy. Jeżeli film się spodoba, to jak mówiłem na wstępie, dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Będziemy naprawdę bardzo wdzięczny. Będę naprawdę bardzo wdzięczny i napiszcie komentarz jakiś fajny, to przypnę wam. Spróbuję przypiąć wam serduszko, bo nie zawsze patrzę, ale przeważnie tak. Dobra, która minuta odcinku? Trzecia. Dobra, więc możemy zaczynać meczyk. Dobra. Więc zaczynamy. Nie wiem, czy gram na nowicjuszu, jak wam mówiłem, zawodowcu legendarnym, ale na pewno nie. Bo jeszcze na to jestem za słaby, może klasa światowa, bo tam wygrałem jeden mecz z Liverpoolem, a ja byłem Realem. No wygrałem. Ale pewnie nie dał mi, bo to tylko chyba jedno tak się zdarzyło. O nie, czekajcie, jeszcze raz. Dobra, teraz powolutku. Dobra, tak, aha, nie. Aha, dobra, tak. Tak. Dobra, tam. Lecimy, już minuta prawie czwarta chyba myślę, już jest czwarta. A teraz mnie nie przedłużając, zaczynamy meczyk. No i teraz Barcelona kontra Real Madrid. Suarez lub... Nie, Coutinho leci. Coutinho. Kto to jest? Ach, teraz Sergio Roberto. No dobra. Sergio Roberto. A co się stało? A, spalony. Aha, dobra, spalony. Dobra, nie znikam sprawy. Dobra.
No nie, po co ja przyłączyłem do innego zawodnika? Dobra. Sobie nie zagramy na tym, no jak to się nazywa, no. Zako jest z prawdziwymi ludźmi, bo właśnie po prostu mój wujek tego nie ma, Dawid. Tego nie ma. U którego teraz gram w FIFA. U mnie może też w domu się pojawi tak, takie coś, jak kupię sobie PlayStation, jeżeli jeszcze trochę będę... No co on podał, jak ja nie podawałem? Marcelo. Dobra, ale Marcelo to tam coś tam. No niech to, strzelałem już, ale dobra. Chyba mi dał na zawodowcu, coś tak czuję. Troszeczkę, tak minimalnie. Tak wiecie. No bo na razie to jest łatwo i odebrać piłkę, łatwo ten. Widzicie? O dobra, ale dobra, przejęli piłeczkę. No to może być trudne, jeżeli oni ciągle będą przyjmowali piłkę, jak ja podam, wiecie. Do siebie. Wiecie, do swojego gracza, okej. Dobra. Dobra, królewscy, okej. Królewscy, no tak, no bo to są królewscy, ale bez Ronaldo to chyba już nie są. Co nie? Bo Ronaldo nie ma, już jest w Juventusie. Jakby co to jest FIFA 18, nie 19, ale dobra. FIFA 18. Żebyście się nie pytali o Cristiano Ronaldo nie ma, bo to na pewno 19, nie. Po prostu wujek przetransferował Cristiano do Juventusu. Tam, gdzie teraz gra na żywo. A jeżeli oglądaliście wczorajszy mecz Barcelona kontra Manchester United, o Boże, wczorajszy mecz Barcelona kontra Manchester United, to napiszcie mi, kto wygrał, bo nie oglądałem całego. Dobra. A napiszcie mi, o której wczoraj poszliście spać. To ja wam przypnę serduszko. Ja poszedłem spać 22:35. No, chciałaby się spać po prostu, bo wstałam o 8 i no wiecie, jeszcze autobusem jechałem od 14 do 15:30, no coś tak, coś takiego, nie, do 14:40, sora, nie do 15:40, bo trochę babcia daleko mieszka nas. No co on robi, jak ja w ogóle nic nie robię? Widzicie, jaka FIFA jest... Nienormalna. Ale dobra, teraz sobie lecimy, podajemy. Dobra. Kto jest? Coutinho, okej. Coutinho. Luis Suarez. Teraz nie mogę tego... Nie powiem czego. Ale dobra, i tak już to zmarnowałam. Ale chciałam powiedzieć trochę inaczej. A już nie powiem. Ale dobra. Teraz Marcel, nic nie zrób z tą akcją złego i zrobiłeś. No i widzisz Marcel, jakby co to ja jestem Barceloną, tam gdzie się świeci niebieskie nad jakimś graczem, tak, gdzie się świeci takie niebieska strzałka na tego gracza. Luis Suarez chyba. No niech to, widzicie jak Luis Suarez był blisko. No ale dobra. Dobra, lecimy sobie, lecimy, pykamy. Ale oni wolni. Na Vidala? To nie są wolniejsi? Nie, no dobra, pewnie to jak... Dobra, świeci. Ale po odejściu Cristiano z Realu ja się załamałem. No bo Cristiano tam lubiłem, wiecie, Gareth Bale był sobie tam bez Ema, trochę trafiał, trochę nie. No i teraz, a może, no i teraz Cristiano odszedł i jest Bale i bez Ema, który nic nie umie bez Ronaldo. No.
Arabelius, stary, 37 lat. Dobra, nie wiem ile ma lat, ale stary pewnie jest jak dziadek stary. Ale dobra. Masz pewnie swoje wnuk, masz pewnie swoich wnuków. Stary w Hiszpanii, czy tam wie? Nie, w Belgii chyba, czy tam, nie. Nie wiem jaki to kraj, ale on ma chyba na fladze, jak gra w piłce nożnej na wiecie, na swoim kraju. No to on ma taki, no zapomniałem jaki, ale ma chyba coś takiego, smoka, coś takiego. No nie, i za mocno widzieliście. Ale dobra. Teraz bramkarz Realu, czy... O, teraz Benzema, już nie Benzema. A teraz Coutinho. No co on robi? Ja nie strzelam. No właśnie, bo FIFA oszukuje. Ja nawet nic nie nacisnąłem, odłożyłem pana na chwilę, a to bo chciałem cię napić, ale dobra. Ale to nieważne. Jakby co to jest godzina, jakoś tak 10:09. Jest! Bramka dla mnie, Luis Suarez! No, i bramka. Luis Suarez. Zobaczcie sobie. Równie imponująca bramka. Zobaczcie, to jest Luis Suarez. No i teraz brama. Ramos, główka, brama i uśmiech u Zidana. Troluje wszystkich świetnie. Tu była bramka. Nie może przestać. Dobra. Przewaga niebezpieczna. A ja muszę grać. Czekajcie. Czekajcie, pauza, bo my się coś tam się z wami stało. Dobra. Już nic. Dobra, czekajcie, może... Pokażę wam, kto gra w Barcelonie, jak nie gracie w FIFA. Dobra. Coutinho jest u mnie na lewym skrzydle. Na napadzie jest Suarez. Na prawym skrzydle jest Lionel Messi. Na lewej pomocy jest Vidal. Na środkowej pomocy jest Isco. Na prawej pomocy jest Rakitic. Dobra. Lewa obrona Jordi Alba. Środkowy obrońca Umtiti, środkowy obrońca Pique, Sergio Roberto na prawej obronie, no i też Stegen na bramce, więc może sobie kogoś zmienimy. Dembele może byś wleciał, ale nie, niestety nie. Dobra, gramy dalej, a która minuta? 12, wow! Może nie dogramy całego meczu, no ale dobra, no może jedną połowę. Dobra, no i teraz piłka zmieniła właściciela, no i teraz Real Madrid nie ma co zrobić, no i strzela, ale Real Madrid przeskakuje nad Coutinho, o niech to, ale dobra. A i napiszcie, czy się cieszycie, czy lubicie malować jajka na Wielkanoc, wiecie, i takie, czy lubicie to święto ogólnie. Prawie by sobie sam strzelił, wiecie, Marcelo. Dobra, nie będę wam zasłaniał. Czekajcie. Sami patrzcie. Dobra. Luis Suarez wykonuje. No nie. Jest! Od słupka, widzieliście? To teraz wam pokażę powtórkę. No, strzelił Coutinho, który ciągle robił akcję. Widzicie piłkę? Biała piłka. No i teraz strzela od słupka. Pięknie. Widzicie? Wow, ładna bramka. Za to łapka w górę. Musi być pod tym filmem. Może trochę... Czekajcie. Dobra, czekajcie. Pauza. Czekajcie. Bo muszę was chyba troszeczkę przybliżyć. Bo trochę tak daleko jesteście i was nie widzę, wiecie? Dobra. No i teraz gramy. A wbijcie dla mojego TikToka Marcel XX2, bo tam trochę mało się dzieje, ale wpadajcie, może nagram coś jeszcze dzisiaj.
Moje babci zbytnie nie mam internetu, ale akurat mam internet do nagrywania. No nie, chciałem go przelobować. Uff. Ja wiem, jak się lobuje w razie czego. Wiecie, żeby nie było... Nie wiesz, jak się lobuje, bo coś tam nie było widać. Dobra. Pierwsza połowa, bardzo dobre wyniki, mam nadzieję. No nie sprawdzę, bo od razu przełączyłem, żeby patrzeć na mecz. No grać w mecz, no grać mecza. No, ale... Ale napiszcie, czy chcecie jutro lub pojutrze, lub jeszcze dzisiaj jakiś meczik z mojej kariery, na przykład dwa mecziki z mojej kariery, na przykład z Barceloną i zobaczymy, czy będzie Barcelona akurat, bo gram w lidze z Barceloną, czy może tam z na przykład jakimś słabym klubem. Napiszcie, czy chcecie... Lionel Messi, trzecia bramka, czyli to chyba jest nowiec już, ale ja myślę, że zawodowiec, bo na klasie światowej wygrałem, no to i na zawodowcu bym wygrał i to jeszcze lepiej. Dobra, Liga Santander, Lionel Messi, 49 minuta. No. A i zgadujcie w komentarzu, bo możecie, jak nie gracie w FIFA, to napiszcie, kto jest waszym zdaniem, wiecie, no, kto jest w tym klubie u mnie kapitanem. Macie tak, odpowiedź A. Luis Suarez, odpowiedź B. Messi, odpowiedź C. Piqué. Napiszcie, ok? Bo jak nie gracie w FIFA, no to możecie nie wiedzieć, ale napiszcie. A, B czy C. Nie! Benzema, no jeszcze ten staruch Karim Benzema. No, niestety. Ale dobra, możemy sobie zobaczyć powtórkę. Ale to było brzydkie, tak, bardzo brzydki strzał Karima Benzemy. No jeszcze po ziemi, a nie w jakieś okienko, tak jak to zrobił Lionel Messi. Tylko se spokojnie po ziemi strzelił. O nie, tylko se spokojnie po ziemi strzelił. Ale nie, myślę, że to jest zawodowiec. Coś tak myślę, że wujek mi ustawił. Bo wygrałem na klasie światowej, on to wie, bo pokazywałam mu jeden z bardzo fajnych goli w tym meczu. Bo... Był taki strzał, że trafiłem główką i jeszcze się odbiło od poprzeczki i trafiło tak w róg bramki, można powiedzieć. No teraz wam tego nie pokażę, bo... O Boże. Nie mogę teraz mówić, bo teraz muszę się skupić. Ale dobra, mogę mówić z wami, tak? No i była taka ładna bramka. Ohoho. Było 2-1. No to nawet dobrze, jak na mnie na klasę światową. No niech to, Boże Maria, Indario. Ale napiszcie i wejdźcie na kanał do Beksy, Waksy. Nie przygotowali, abstrahuję TV, Ponki. To są same ekipy. Ekipa jeszcze Freeze, Mini Mike. No i tam Trąba też jest, wujek Łukasz. No o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Dobra. Dobra, teraz. Lecimy. Czekaj, ja cię zobaczę, która minuta odcinka. 18, okej. Okay. Prawie 19 chyba. Coś tak zobaczyłam. Dobra, Vidal. No niech to, widzicie. Ale dobra, chociaż utroszy. No nie, Pikuś się. Pikuś źle zrobił. Ale tyle z tej akcji. Dobra, Rakitic. A kogo? Aha, moje. Okej. Ale nie, no chciałbym zobaczyć tą bramkę, która była Lionela Messiego w tym meczu. Dobra, biegniemy. Lewym skrzydłem boiska, lewym Umtiti. Dobrze zrobiłeś, teraz masz out. No co ty zrobisz? Dobra, może być tam czerwona, ale dobra, nie jest czerwona, tylko żółta.
Coutinho może jeszcze tutaj w dzisiejszym meczu strzelić ładne bramki. Trzy ładne bramki. No to już może. Może być. Może być. Czekajcie, a jak tak zrobię? No nie, źle podałem. Aj, tak, dobra, tak. Dobra, chociaż macie zobaczyć akcję już tylko moją. Jest, jest, Messi, już czwarta bramka, to jest na pewno zawodowy trup. No chyba myślę, że no widzisz, ale nie, dobra, myślę, że zawodowy jest, bo... No nie wiem, bo dla mnie na zawodowcu jest najłatwiej na świecie. A już na tym, na najsłabszym tym jest kompletnie łatwo, wiecie, na tym początkującym, dla początkujących. Jest bardzo łatwo, bo wygrałem, ostatnio grałem 10-0. Bo stawiałem sobie na 5-minutowy, no, 5-minutowy, no nie 5-minutowy mecz, ale 5-minutową, można powiedzieć, nie wiem, jak to nazwać, połowę, no nie całą połowę, wiecie, jedną połowę, tylko całe 10 minut, takie jakby 5 minut. Nie wiem, jak to wam wytłumaczyć, ale to taki krótki bardzo meczek. No nie, i co Umtiti zrobił, tak? Mnie chyba też. Mnie też. Chyba Vidal schodzi. Za tego, no. Dobra, chyba Dembele za Messiego, coś tak czuję. Bo już wszedł. No i Coutinho. Dobra. Okej, gramy. Dobra. Lecimy, teraz się nie poddajemy. Żeby nie było żadnych więcej goli w spotkaniu dla Realu, tylko dla mnie. Bo musi być. Czekajcie, która minuta odcinku? 22. Chyba nie będzie półgodzinnego, bo na takie coś chyba nie pozwolę. Ale nie, bo karnych raczej nie będzie. No karnych raczej nie będzie. Ale dobra, napiję się herbatki. Ale nie, dobra, gorąco. O Boże! Jakby to jest godzina tak 10, niedaleko 10. Zgadnijcie, o której wstałem. 7:30. No to dzisiaj jestem bardzo mega niewyspany, bo mi tak chce się spać, że w ogóle prawie nigdy nie nagrywam odcinku, bo tak mi się chce spać, bo wstaję 7, 6, 5 czasami, ale to tylko jeden raz. O Boże. A chodzę spać 22:30. No. A wstaję tak wcześniej, dlatego jestem niewyspany. Ale dobra, biegnę tym samym zawodnikiem przez całe boisko, który chyba jakąś ma kontuzję lub coś, no dlaczego? Ja chcę sfaulować Garetha Bale'a, najlepiej tak z nim sobie radzić. Ale napiszcie, czy oglądacie Dance, bo chyba jeszcze jest. No tak, chyba jest. Nie wiem, bo nie oglądam ostatniego i... No nie oglądam ostatnich dwóch odcinków. A ja dobra, teraz sobie jedziemy i dośrodkowujemy. No nie. Ja pytam się jak.
Jak? No to Stegen, puknij się. No przecież widziałeś, że to idzie w stronę bramki. No ale dobra, chociaż jeszcze mamy jakąś szansę. Jeszcze jakąś bramkę w tym meczu zrobić. No i oni przedłużają grę tylko. A jak wiecie na kanał do MWKi też, no innych takich Minecrafterów jak Dokne, Stilerek, Shandy, Koshi, Milka, Wojan, Abra, Games, Wojan, Games. No. No i tyle. Dobra, 90 minuty, jeszcze dwie doliczone. Jest! Jest, jest, jest! To on trafił, ja myślałem, że ten drugi, ale dobra. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie jest. Bardzo serdecznie zapraszam wbijać na mojego TikToka. Bo może to nagram też jakiś meczek z FIFA. A no tak, to ten strzelił. Czekajcie. Tak, to on strzelił. Czekajcie. No tak, to wow, ej. No normalnie fajnie. Jeszcze taki ładny gol. Ale to chyba jest tak czuję na widz już, bo 5-0 na zawodowcu to bym raczej nie wygrał. Z 3. Nie dobra, myślę, że to zawodowiec. No bo co mi łatwo na zawodowcu, już w klasie światowej trochę trudniej, ale koniec meczyku. Może wam jeszcze coś pokażę, czekajcie. Drugiego meczyku chyba dzisiaj nie zrobimy, więc sobie wyjdziemy i może trochę potrenujemy chwilkę. Gry treningowe. 2 minuty tego odcinka, to tak 30 sobie potrenujemy. No dobra, bo mogę nagrywać 33 minuty, coś takiego. Podstawy. Podstawy. Dobra. Podstawy. Aha, znam ten trening. Znam ten trening. Dobra, ten trening bardzo dokładnie znam. Ale nie chciałam do tego podawać. Dobra, ukończony i bardzo dobrze. Wejdź. Teraz to zobaczymy sobie. Ale to chyba też już robiłem. No niech to, aha, dobra. No niech to. No Boże. Wow, 1000 punktów. No niech to. No niech to. O dobra, 1000 punktów. Dobra, 1000 punktów. Dobra, miałem nadzieję, że będzie 1000 punktów. I teraz, no niech to, poprzeczka chyba. No niech to, ale dlaczego w to? Jest, 1000 punktów, nieźle. No, więc dobrze. A jeszcze raz chcę to ćwiczenie. Dobra, to nie było aż takie dobre. No niech to. No niech to. No niech to, tak jeszcze gorzej, ale dobra.
No niech to. Musimy to zrobić. Tak, zrobiliśmy. Dobra. Dobra, to za chwilę możemy skończyć. Dobra, wyjdź. Dobra, więc cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo. No i oczywiście pan Cristiano Ronaldo.